Cześć, witam Cię w filmie z serii Ciekawe i Praktyczne. W tym odcinku będę chciał pokazać, w jaki sposób, mając tabelkę po lewej stronie, zbudować tabelę dokładnie, która będzie zawierała zagregowane dane, ale jednocześnie scalone. Czyli chodzi o to, że jeżeli występują wiersze, których indeksy, czyli tak naprawdę 1,1, powtarzają się, chcielibyśmy, aby wszystkie wartości, które są w wierszach, zostały scalone, czyli zostały połączone, co właśnie między innymi możemy zobaczyć po prawej stronie w tabeli. A do tego posłużę się Power Query, czyli poproszę o pomoc edytor Power Query, który właśnie między innymi zbuduje mi między innymi takie scalone wartości. Nie będzie to w tym momencie ćwiczenie jedno z prostszych, jeśli chodzi o Power Query, bo będziemy musieli zastosować tak zwane przebudowanie tabeli do listy, ale o tym za chwilkę. Niemniej jednak finalnie zobaczymy, że osiągniemy jak najbardziej taki wynik. I teraz dane, które posiadamy tutaj w tabelce, mogą pochodzić z różnych źródeł. Oczywiście one tak naprawdę mogą być zaczerpnięte z PDF-a, mogą być zaczerpnięte z jakiegoś pliku tekstowego, mogą być skopiowane z internetu, jak najbardziej z różnych źródeł. Dlatego też tutaj idealnie, w momencie, gdy takich wierszy mamy sporo, takich rekordów mamy bardzo dużo, warto pomyśleć właśnie między innymi o edytorze Power Query, który sobie świetnie radzi z takimi rzeczami. Ten przykład, dodam też, że jest poniekąd zaczerpnięty z jednego z fanpage'ów, tak naprawdę z jednego kanałów na Facebooku, gdzie tak naprawdę pojawił się taki problem podobnego właśnie typu i między innymi tam też udzielałem takiej odpowiedzi i stwierdziłem, że to będzie świetny materiał na to, żeby nakręcić taki odcinek, właśnie między innymi pokazać, jak sobie właśnie z takimi danymi radzić. Dlatego też już zapraszam do arkusza wynik, w którym zaczniemy wszystko od początku. Czyli moją tabelkę przerzucę do Power Query, czyli w tym momencie klikam sobie dowolną komórkę, udaję się na kartę dane i z karty dane wybieram pobierz dane z tabeli zakresu. Czyli z karty dane. W momencie, gdy pobiorę dane z tabeli zakresu, widzimy, że moja tabela ma nagłówki, co widzimy to w tym miejscu. Następnie zakres się jak najbardziej zgadza. Koniecznie upewniamy się, czy moja tabela ma nagłówki zostaje zaznaczone. W tym momencie widzimy standardowo również, że jest to zaznaczone, więc wszystko jest w porządku. Klikam OK. W momencie, gdy już uruchamy ten edytor Power Query, potrzebujemy w tym momencie zrobić kilka kroków. Tak naprawdę w tym momencie potrzebuję co zrobić. Bardzo fajna funkcja w Excelu, znaczy w Power Query, która powoduje, że wszystkie kolumny, które na przykład są różne, choćby nawet od kolumny pierwszej, zostaną tak naprawdę przekształcone do wierszy. Czyli z układu kolumnowego przekształcimy je do wierszy. Do tego służy takie polecenie, które nazywa się na karcie przekształć, anuluj przestawianie innych kolumn. Czyli wystarczy, że zaznaczymy naszą kolumnę, tak, jej nagłówek, widzimy, że pozostają dane zostają zaznaczone. Następnie udajemy się do karty przekształć i wybieramy anuluj przestawianie innych kolumn. W tym momencie uzyskujemy następujący efekt. Natomiast zobaczmy, wszystkie nasze wiersze zostają tak naprawdę tutaj powtórzone, natomiast widzimy, że ten indeks wszędzie występuje i ten indeks odpowiada za każdą wartość, którą za chwilę finalnie będziemy chcieli tak naprawdę scalać. Teraz, co my tutaj zrobimy jako dalszy krok? Następnie będę chciał, aby Power Query zgrupował mi dane, wszystkie na przykład dla moich indeksów, czyli dla kolumny pierwszej. Czyli dla jedynki chciałbym, żeby to zgrupował, dla dwójki chciałbym, żeby to zgrupował i tak dalej. W tym celu zaznaczam sobie kolumnę pierwszą, udaję się na kartę narzędzia główne, no bo tutaj znajduje się między innymi polecenie grupowanie według i z niego skorzystam. Klikam w grupowanie według. I spójrzmy, że pojawia się okienko, w którym przede wszystkim powiem, że będę pracował i grupował na kolumnie pierwszej. Od razu mogę zadbać o to, żeby podpisać moją nową kolumnę, więc to zrobię. Czyli możemy sobie napisać scalone wartości. I teraz operacja. Operacja ma polegać na tym, że ja chciałbym, żeby wszystkie pozostałe kolumny zostały tak naprawdę co? Właśnie między innymi zebrane w jedną. Czyli w tym momencie potrzebuję zrobić wszystkie wiersze. Czyli ja chciałbym, żeby utworzyła się poniekąd taka nowa tabela dla tych moich wartości. I to właśnie między innymi daje mi gwarancję, to operacja grupowania. Więc wybieram wszystkie wiersze. Widzimy, w tym momencie nie mam możliwości wybrania żadnej kolumny, no bo ja takiej operacji nie wykonuję. Teraz mając takie ustawienia, klikam OK. I w tym momencie będziemy musieli wykonać ten najważniejszy krok. Dlaczego? Ponieważ zgrupowanie polegało w tym momencie na tym, że do tabeli zostały przepisane wszystkie poszczególne moje wartości. Spójrzmy, że do wartości 1, czyli tak zwanego indeksu 1, uzyskałem tabelę, w której poniżej widzimy, jak wyglądają szczegóły tej tabeli. Następnie widzimy, że do indeksu 2 mamy tabelę drugą, która zawiera również te dane. Natomiast co nas interesuje? Z każdej tabeli, którą będziemy sobie tutaj uruchamiać, na widoku poniżej będą interesowały nas za każdym razem wartości.
Dlatego też będziemy musieli delikatnie przekształcić język M w językiem M tutaj, tą naszą komendę na pasku formuły. I teraz będzie polegało to na tym, że jak spojrzymy sobie, w momencie, gdy on tworzy nową kolumnę, mówi, że dla każdego i ten podkreśnik mówi dla wszystkich, tak? A ja mówię, nie, nie, nie chodzi o to, żebyś pobierał wszystkie wartości, czyli tworzył tabelę dla wszystkich. Mnie interesuje tylko kolumna wartość. I teraz, aby móc utworzyć kolumnę wartość, potrzebuję sobie ten podkreśnik po prostu usunąć i w nawiasach kwadratowych w języku M, tak, używamy nazw kolumn. Więc muszę dosłownie przepisać wartość, tak jak widzimy na dole, czyli wartość. Z uwagi na to, że Power Query jest case sensitive, czyli po prostu wielkość tutaj znaków ma znaczenie. Dlatego też między innymi rozpoczynam od tego. I to jest pierwsza sytuacja, czyli each wartość. Następnie, aby mogło to scalanie zadziałać finalnie, czyli żebym mógł wyodrębnić te wartości, tak, i ułożyć je po przecinku, potrzebuję ustalić typ jako listę, nie jako table. Czyli potrzebuję to table po prostu zamienić na listę. Czyli usuwam sobie to, bądź zaznaczam i wpisuję list. Czyli mnie to interesuje. Teraz zwróćmy uwagę, że jak nacisnę i rozwinę sobie tutaj, aby widzieć pasek formuły, widzimy, że w tym momencie mamy błąd. Ten błąd jest spowodowany tym, że ja potrzebuję to wszystko, co jest od nawiasu kwadratowego do nawiasu kwadratowego usunąć, ponieważ to dotyczyło wcześniej tabeli. Więc ja potrzebuję wszystko od tego nawiasu kwadratowego do tego nawiasu kwadratowego po prostu to usunąć. I w momencie, gdy tak zrobię, zobaczmy, że mam w tym momencie powiedziane, że pobierz tylko i wyłącznie kolumnę wartość i utwórz z niej listę. Dam Enter i zobaczmy, z jakim efektem. Mogę sobie już tutaj zminimalizować mój pasek. I teraz w każdej liście kryje się tylko lista z moimi wartościami. A następnie w prawym górnym rogu mojej kolumny mam informację o tym, że mogę wyodrębniać wartości. Dlatego też to kliknę i mogę powiedzieć, że chcę je wyodrębnić do przecinka. Powiedzieć, że z do spacji, do tabulatora mogę ustawić inny ogranicznik, separator, natomiast ja to zrobię przecinkiem. I teraz zobaczmy, jaki fajny efekt. Klikam OK i te moje wszystkie informacje zostają rozdzielone po przecinku. Czyli widzimy, że wszędzie te informacje tutaj trafiły. Oczywiście mogę poprawić nazwę kolumny, czy mogę pisać sobie zamiast kolumna 1, to indeks. Jak najbardziej tak. Mogę ustawiać typy. Oczywiście tu już zostawiam Państwu. Niemniej jednak finalnie klikam na karcie narzędzia główne. Zamknij, załaduj do. Następnie poproszę, żeby załadował do istniejącego arkusza, do tej komórki. Po to, aby wynik był w tym miejscu. I zobaczmy, że finalnie uzyskaliśmy dokładnie efekt, jaki potrzebowaliśmy. Tak? To wszystko w tym filmie. Dziękuję i zapraszam do kolejnego.